Tada, czekałem na ciebie, Maciek. Zobaczmy, czy jesteś mocniejszy ode mnie. Tutaj i teraz. Hej, jesteś teraz trenerem. Powinieneś tam być gotowy na walkę. Za każdym razem. O kurwa, czyżbym nie był w Pokémon Center. Toksik, a tylko! Artizan. O, Treko! Kurwa! Zazdroszczę ci. Byłem! Całe szczęście, że pomyślałem. Tak. Oh my god! Nie! Uff, dobra. Toksik, ty skurczybyku, a tylko mi kogoś zabij podczas tej walki, to nie wiem, co ci zrobię. Pierdol ci dam! Persjan. On pewnie będzie miał jakieś pursuty czy coś, więc zapewne teraz użyje. Nie, nie użyje, fuck! Super! O, feint atak, dobra. Też atak ciemności. Okej, tak. Myślisz, że jesteś taki fajny, bo masz kota? Ja też mam kota. Jak ci się to podoba? Twoja obrona została postrzelona w tył głowy. A teraz twój kot został rozszarpany na strzępy. Weezing, no super. Czy już na tym levelu masz self-destruct? Na pewno masz ten, Levitate. Więc no. Nawet nie ma co atakować... o kurwa, oczywiście. Nawet nie ma co atakować tymi ziemnymi atakami. O fuck me. Równo 50 HP uzdrowi. Chętnie bym na Baphometę zmienił teraz. Ale boję się, że on użyje czegoś głupiego i rozniesie mi wszystkich na strzępy. Ta trucizna jest problematyczna. Ale hej, przebrniemy przez to. Chyba, że teraz krytyk będzie. Trzeba zawsze spodziewać się najgorszego. Nie było! No kurwa! Nie po to ja ci tą jebaną truciznę uzdrawiałem, żebyś znów się otruł! Jasna cholera, Simon, ty nie ogarniasz. Może Drakule pokonałeś, ale z tym Weezingiem to... tragedia. Powalić to, Baphometę uzdrowię. Tak. Wolę nią pójść do walki w pełni, żeby była w pełni zdrowa. Dobra, jest. Nie używaj niczego głupiego, błagam. Dobra, jest. To nie fizyczny atak, więc jest git. Jest! Niebezpieczeństwo zostało zażegnane. Muszę pamiętać, żeby... O! Tak, atak, ale niespecjalny atak. Muszę pamiętać, żeby Simona uzdrowić, bo jak nie, to może się źle skończyć. Uhuhu! Psycho Cat. To chyba dupne jest. Tak, fizyczny, psychiczny atak, nie ma co. Niepotrzebny. Give up! I co? Co się stało? Bo przegrałem? Tak, przegrałeś Nuzlocka przeze mnie. Łach! Wygląda... To pokazuje, że moja strategia zwycięska nie zadziałała. Więc hej, Maciek, pamiętasz, jak ci wcześniej powiedziałem? Upewnij się, że wszystkie twoje ciosy uderzą. I unikaj ataków przeciwnika.
Myślałem, że to była zarąbista strategia, ale wygląda, że nie jest niczego warta. Wygląda na to, że muszę po prostu wylevelować i być, kurde, level mistrzem i bardzo mocno. Tak czy inaczej wspieprzam do Solation Town, Sia Maciek. Będziesz zszokowany, gdy zobaczysz, jak następnym razem się spotkamy. Następnym razem mój Weezing użyje samodestrukcji i cię zabije. Tak, teraz mogę bezpiecznie pójść do Pokémon Center. Ale bym się wkurzył, jakby kurde Simon padł przez moją głupotę. Całe szczęście tak się nie stało. Wiem, że pewnie ludzie by chcieli, żeby jakieś poki mi padły, bo dawno nie padały. Nie chcą, żeby mi się udawało. Chcą, żebym płakał. Switch. Item take, item give. Masz Lucky Egga. Żebyś więcej expa dostawał, Reksiu. Powinienem pójść do sklepu jeszcze. Uzupełnić zapasy leków i innych tego typu gówien. Bye. Antidotów zużyłem dość sporo, więc Paralyze Heal też mi się poprzyda. Burn Heal niech będzie, Ice Heal też, Escape Room walić, Super Repel. 4 jeszcze. Kurde, ja tu jestem bogaty, nie? Dawaj jeszcze 4 te i spadam, chociaż... A niech będzie, kupię sobie jedno tak dla Fajrantu. W sumie też jestem ciekaw, jak tutaj te listy działają, zobaczmy. Czek. Serduszka! Give. Chyba najpierw muszę dać jakiemuś pokowi. Teraz mogę coś napisać. Hello! Hello. Czemu nie mogę, kurde, napisać tego, co chcę, tylko to musi być jakiś... Nie wiem, zobaczmy. Hello, Angeli. Hello. Anger. Hello. Anime! Confirm. Jej! Myślałem, że to kurde będzie fajniejsze, że mogę napisać co tylko chcę. W sumie już nawet mam taki fajny tekst, który z chęcią bym użył, ale nie mogę. Przy okazji nowa lokacja. 209. To jedna z tych nut w Sino, które mi się bardzo podobają. Brał. Błagam, niech będzie coś fajnego. Bitch, please! Żaden pieprzony cast form, coś dużego i zajebiaszczego. Trzymam kciuki! No kurwa! Miało być coś dużego i zajebistego, nie pieprzone małe gówno. Pokeballs. Killball. Nawet nie będę tego kurde... osłabia, bo jeszcze Rek się rozwali tego Remoraida. A wodnego poka potrzebujemy, super! Moment, jak to było? Jest! Łapany 19! A dwa ubite. Jest, jak mogę ciebie nazwać? Nazwę cię Nina. Ponieważ to jest pierwsze imię, które mi przyszło na myśl. I nie, nie chodzi mi tu o tą Ninę, która jest debilką i zabija dla jaj. Okej, ty jesteś trenerem pewnie. Zgadnij co, becz? Reksiu cię zje. Zobaczmy, jak udało ci się wylewelować twoje poki. Ja zaraz zobaczę, jak będziesz płakał. O kurde, 4. Krogunk jest spoko, ale to raczej nie jest kok, do którego bym raczej się przywiązał.
powiem. Tęsknię za Drilltekiem. Do widzenia. 636! O mój Jezu! Czy to coś oznacza? Pewnie oznacza moją zgubę. Kurde, myślałem, że on jest roślinny, przecież on jest kamienny. Hell yeah. Tak więc no, o czym mogę tutaj pogadać jeszcze, no? Kurde, nie chcę mi się iść na te wieczorowe wykłady, ale jak trzeba, to trzeba, nie? To jest mój obowiązek. Przy okazji tak w sumie wieczorem to tak lepiej mi się siedzi, tak szczerze wam powiem. Manki. Myślałem, że kurde będzie mi ciężej czy coś, ale w sumie nie jest tak źle wieczorem. A kurde, możesz się wyspać? Dziś na przykład kurde o 7 musiałem wstawać. Co jest naprawdę wkurzające, bo nigdy nie mogę się wyspać. Po prostu, jakby to powiedzieć, ze środy na czwartek to mimo tego, że kładę się wcześniej spać, to nigdy nie mogę się wyspać. Wkurza mnie to strasznie, ale co zrobisz? A good road is really good. Won't you agree? Yes. Super, dziękuję. Mogłem kurde kogoś złowić właśnie. Remo Raid, muszę zapisać. Raid. O. Jest git. Nie musisz mi wyjaśniać, wiem jak to się robi. Po prostu podchodzę i używam przedmiotu z plecaka i już. Ja tutaj biegam co rano. No, robię to. Okej. A ja co rano zabieram te owoce. O kurde, jagody! Do jasnej cholery! Cały czas dla mnie to są owoce, bo kurde z drzewek się je zbiera. A nie z krzaczków. Ups, sorry. Odbiło mi się. Tak będzie najlepiej. Fun fact. W trzeciej generacji, mimo tego, że od niej zaczęły się podwójne walki, to trenerzy, jak są w podwójnych walkach, to się nie ruszali. Jesteśmy mocne, ponieważ walczymy razem. Rozwalimy cię. Ha! Zobaczymy. Tutaj kurde Wubufet. O, dobra. Możecie mi dać waszego Bulbazaura, please? Oczywiście, że nie dacie, bo jesteście małe śmierdziele. Chociaż nie, szczerze mówiąc to... Jakbym ja był na miejscu mojego trenera, to bym kurde ich rozwalił i zabrałbym ich poki jak zespół R. Może ja bym nie błyskał cały czas. Ponieważ ja byłbym kompetentny. Rozwaliłem was i w nagrodę dostaję wasze poki. Możecie wypierdzielać. Nie obchodzi mnie to, że będziecie płakać. I że zadzwonicie na policję. Policja jest bezużyteczna w takich sytuacjach. Zresztą wystarczy spojrzeć na Lukera, on jest bezużyteczny. Łach, łach. Widzicie? O tym była mowa i teraz to bym chętnie te poki zabrał i tyle. Ponieważ jestem okropny. Zap plate. Mech. Zwiększa elektryczne ataki. W sumie jakbym nie miał tego Luckiego, to bym wszystkim dał te wszystkie przedmioty. Hihi, jestem Pokémon. Nie, jesteś Fury! Krzakiem. Spadaj. Jeszcze takim gównem mi tutaj machasz pod nosem. Giń! Ta, w sumie cieszę się, że Aurora Beam dałem dla lalki. Jednak to nie był wcale taki zły pomysł. No bo czym by miała napierdzielać? Double slapem? Nie dałaby kurde rady w ten sposób. Prędzej by padła. Proszę, pozwól mi walczyć z Pokémonami, które wychowałeś. O kurde, aż 4. Właśnie w sumie też tego mi brakuje, że...
Zawsze jak kurde walczysz z trenerami, to mają po jednym, po dwa poki. Kurde, czemu nie po pięć? Tak? Czemu tacy trenerzy się nie pokazują częściej? Wkurzające strasznie. To by oznaczało więcej expo oczywiście. Ale nie, zawsze jeden, zawsze dwa i później kurde płacze, że przegrał. Jak to wszystko, wszyscy na wszystkich. Ja pierdzielę, jak ci zazdroszczę. Gdzie jest Gibl tak w ogóle? Nawet Gabajt gdzie powinien być. Trzeba zobaczyć, bo ja chcę mieć Garchompa w drużynie. On jest taki fajny. Kurde, kolejny! To jasnej cholery. W sumie nie, niech będzie. Z drugiej strony tak trochę szkoduje, że jedynym jej ciosem, który posiada w tej chwili te Aurora Bill. Cios krytyczny, o wow. Masz splaskacza. Czym kurde możesz mu splaskacza dawać? Łapkami raczej nie. Pichuj! Ciebie też czeka śmierć. Na was wszystkich czeka. Dlaczego? Bo jestem przynosiciel śmierci. Gigle. Dobra, moment. Odsunąłem się. No i choć raz Pokédex mi się do czegoś przyda, nie? Szkoda, że nagrywa tylko i wyłącznie poki, które występują w Sinnoh. Trochę potrwa, moment. A, tutaj mogę w ten sposób zrobić, okej. Gdzie jest Gibl? Nie, to jakby miało jakiekolwiek znaczenie, nie? Ale... Fuck this. Myślałem, że będzie na samym końcu, a to kurde nie wiadomo, gdzie on jest. Jest. Dobra. Strefa. Dzień? Kurde, miałem okazję takiego złapać. A w nocy? Na noc zmień! Dziękuję. W nocy nie? A nie, zaraz. W tym samym miejscu, dobra. A ty? Kurde, aż tam? Przy samej elitarnej czwórce? Śmierdzielu jeden! Mam nadzieję, że w takim razie... Garchompa spotkam w dziczy. Biegałem innego dnia i dziki Pokémon za mną ganiał. Przysięgam mi, że biegałem tak szybko jak mogę, więc... nie. Wyszedł z wody, więc przestraszyłem się. Tu chyba będzie przedmiot, albo tu. A, wiem, co tu trzeba użyć, no właśnie. Halloween Tower. I co z tym teraz ten? Użyłem tego od Keystone, no nie? I... Tekst za szybko leciał, nie przeczytałem. Power Herb. Nie, już myślałem, kurde, że to jest to, co myślę. Fuck, to nie jest to. Myślałem, że to pozwoli na przeżycie jakiemuś pokowi, kiedy trzyma ten przedmiot. To się nazywa nie Power Herb, tylko Power Sash i Power... Te drugie Power, co? Power Sash i Power Band chyba, czy coś takiego. Dawaj. O kurde, zauważyli mnie! Lotnik, kryj się! Kowboje biją! No i też kurde jeden. Tego to bym też chciał. Wszystkie bym chciał, które są fajne. Ale niestety chcieć to nie móc. Przynajmniej nie w Nuzlocku. Cholera jasna. Nie przeklinaj mnie tu. Ja mam tylko do tego prawo, ty kurwo jedna. O! Tak przy okazji, jakbym był trochę ubity dzisiaj i tak dalej, trochę przymulony. Już chyba, nie, to już chyba powiedziałem, że nie wyspałem się zbytnio, ale walić to. Let's play trzeba zrobić, to trzeba zrobić. O fuck, mi dużo expa. W sumie ty już swoje zrobiłaś, nie? Simon, ty kurde!
musisz wyewoluować w końcu. Bo jak nie, to wiem, że kurde zostaniesz zabity prędzej czy później. Cholera, cięcia nie mam. O. Jego też bym chciał. Ta, chyba dobrze zadziała. Ja pierdzielę, same fajne poki w trawie, a mi się musi trafiać gówno jak zwykle. Cios krytyczny. Zgadnij co? Aqua Jet. Żeby już był level. O, jest, dobra. Fuck! Simon! Co ci mówiłem? Śmierdzielu, nie chcę przeżyć tego, że któregoś tam razu zginiesz przed ewolucją. To by było do dupy. Pokémon zginął przed ewolucją. Wild Park. A, to jest zagubiona wieża. To jest ten cmentarz, tak jakby, jak w Lavender Town. Tylko, że o wiele mniej creepy. W sumie z ciebie też byłbym zadowolony. Ale dobra. Ja będę już narzekał, bo... No, jak już jest, to już jest. Chwila, a? A, kamienie mi tu przeszkadzają. Moment. Teraz pokażę wam skilla, o! Ice Hill. Myślałem, że tutaj chyba bardziej wartościowy przedmiot leżał, jako że ten manewr do wykonania zbyt łatwy nie jest. White Herb. A to co robi? Nie, ciebie już miałem, White Herb. Razy dwa, no widać. Ale nieważne. Tak tych herbów używać nie będę. Mamo, mamo, pedofil! O, zauważyli mnie. Cholera, podwójna walka! Nie powinieneś być tutaj intruzem, przeszkadzać mi, siu. Huch, chcesz się ze mną bić? Będę się biła, jak będę mogła się bić razem z Tajem. Okej, nie jest źle. Zawsze boję się podwójnych walk, bo nigdy nie wiesz, co kurde się wydarzy. W tym śmierdzielstwie. O mój Boże, wszyscy dostaną wpiernicz. Znaczy wszyscy oni raczej, to chciałem powiedzieć. No, Reksiu, nie zawiedź. Mhm, i... Leży! Taka kurde jest moc miłości, do cholery jasnej. Kurde, moc sraki lepsza jest. No i no, moc liczb. Dobra. Lost Tower, tak? Moment. To się liczy jako nowa lokacja, czy nie? Moment. Normalnie to jest nowa lokacja, ale to wciąż mi pisze, że to Route 209. To mamy problem. Wiem, że tutaj są poki. To tutaj spoczywają duchy. Proszę być cicho i... i szanować się nawzajem. No właśnie, zobaczymy. Kurde, nie wiem, łapać czy nie. Nie pokazała się ta tabliczka z nową lokacją, to niestety nie mogę niczego chyba złapać nowego. Trudno. A chciałbym. Ale nie mogę. Takie jest życie, kurde. Więc tak. W takim razie puszczę sobie pierda, znaczy się repela. Kompletnie nie od Reksia. Tak. Nawet super pierda, znaczy się repela. Ona mówi, że należy być cicho i szanować zmarłe dusza. Tutaj co się dzieje, o. Łach, duchę, uciekaj! Idiota! To cmentarz, tu się nie napierdziela! Chociaż z drugiej strony, jak chcesz.
to wyślę twoje poki do piachu tak przedwcześnie. Chociaż nie, to nie, chyba nie zadziała. Tak. Gormadan to gówniany pok. Nie podoba mi się jego wygląd. Hell yeah! Intimidate! Co mi kurde zrobisz? Dla Rexia nic nie zrobisz. Tak się jest za fajny. Gień! No i co tam dalej masz? O fuck. Nie, zaraz, możemy cię rozwalić. Aquajetem. Daj. Self-destruct! Oblać. Wystarczy! No, dziękuję. Gień, kurde! Cholera jasna, przetrwał! Aha! Nie! Simon! Jebana kurwa uśmiechnięta, wiedziałeś, że tak się stanie. Na szczęście ty zginąłeś. Trzeba wypierdalać. Rexiu, zabij tą muchę bez skrzydeł. W sumie ten, krążyła taka teoria kiedyś, że Venonat tak naprawdę miał być prewolucją Butterfree, ponieważ mają tą samą mordę mniej więcej. Że Caterpie, że Metapod miał ewoluować na Venomota bardziej. Ale ja tam nie wiem. Ej, jesteś... Wypierdalaj! Prawie kurde z Simona Belmonta zabiłeś. Idioto. Ech. Ci ludzie nie wiedzą, że kurde Nuzlocke jest ciężki do przetrwania psychicznie. O właśnie, ciebie też trzeba uzdrowić. Okej. Uuu! Kurde, takie rzeczy miałeś przed oczami i nawet nie podniosłeś tego, ale z ciebie dureń. Paszą won. O. Tak, to jest odpowiednie miejsce dla takiego śmierdziela. Moje Pokémony zostały zabrane ode mnie. Team Galactic to zrobiła. I od tego momentu nigdy nie zapomniałem ich twarzy. Ich jakże zróżnicowanych twarzy. Ale oczywiście swoje frustracje na mnie wytegnij, nie? Rzeczywiście chyba musieli ci zabrać te poki. Współczuję. Oczywiście, mgła. Kurwa mać, nienawidzę mgły. Zobaczcie! Jasna cholera! Jebane małe gówno, a ja go ubić nie mogę przez tą mgłę. Bo ten mgła zmniejsza celność wszystkim pokom, więc... Zajebisty kurde ten. Zajebisty, jak to się mówi... Zajebista pogoda, nie? Ja nie pamiętam, żebym w Silent Hillu moja celność była jakaś specjalnie zmniejszona. Cios krytyczny, wow. Oskar, kurde! Wyniuchaj go i pieprznij! Raczej ją. O, dziękuję! Nie było takie łatwe. Trudne. Ja pierdzielę, dziś naprawdę nie jestem sobą. Gwach! Proszę bardzo, teraz zabiłem twoją klefę, jak się z tym czujesz? Z tym zwyrolem, wiem o tym. Walić to. Wymarnuję moje super potiony. Bo mogę. Nikt mi nie zabroni. Nie mogę tego wyjaśnić, ale przyjście tutaj po prostu powoduje, że chcę walczyć. A to też ci ludzie są głupi i tyle. To jest cmentarz do jasnej cholery i masz Caterpie! Na 24! Do tej pory Butterfree powinieneś mieć. Ale jak sobie... Oczywiście, że będziesz chybiać, nie? On będzie trafiał. Oczywiście! Kurwa jebana mgła. Dziękuję! O mój Jezu.
coś mi się zdaje, że przez to gówno będę... W krytycznym punkcie będę płakał chyba. The fog is deep. Shut the fuck up. O, Weeby. Jak super. Zabiłem boga Bóg Kaczerów. Którego to już? Trzeciego, czwartego? Też Venonat, to Jezu Chryste. W sumie Venonat jest, mi się wydaje. Taka fajna mucha płochata bez skrzydełek. No nie no. Już myślałem, że paraliż. Dobij mnie jeszcze. Oczywiście! Przynajmniej on też chybił. Ach, przydałby się nam Swift albo Ariel Ace czy coś w tym stylu, bo te ciosy nigdy nie chybiają. Co ja robiłem? Zachowywałem się jak debil. Gdzie to jest? Paralyze Heal? Nie, kurde, Antidotum raczej. Ta i Super Potion, ponieważ... No, nigdy, kurde, ostrożności nigdy za wiele. Tak... Właśnie. Nie, nie! Switch. Item take. Dobrze by było, żeby Baphometta też już ewoluowała. Bo boję się nimi walczyć, szczerze mówiąc, z Baphometą i Simonem. Szczególnie Simonem. Chociaż Baphometta też zbyt dobrze nie wygląda, bo ma mało obrony. Muszę jakoś wytrząsnąć mój płacz. Proszę, walcz ze mną. Kolejna kurwa. Oj, ksiądz z parafii nie byłby zadowolony. Ale bym się śmiał, jakby Diglett zajebał mojego kadabrę. Całe szczęście tak się nie stanie. Juggler? Dobra, Rexio jest. To właśnie chciałem zobaczyć. To nie ma żadnej różnicy, gdzie jesteśmy. Jeżeli masz ze sobą Pokémony, myślę, że chcesz walczyć. Moje Pokémony są bardzo żyjące. Pozwól mi pokazać, jak bardzo. Nie chcę mówić oczywistych spraw, ale... no... Zgadnij... Kurde, zaraz tego twojego Cherima tak zabije, że będzie w piachu i wyrośnie z niego, kurde, drzewko wiśniowe. Wiem, że to nie miało sensu, to co powiedziałem, ale z drugiej strony to miało sens. Dziękuję, że chociaż wy celnie trafiacie w przeciwników. Paszą won, nikt ci nie lubi. Chociaż nie, bajt nie będzie. Firefangów już mamy mało. W sumie jak tak dalej pójdzie, to nawet nie będziemy musieli levelować wcale podczas tej sesji. Uuu, bajt! Może być, nie jest źle. Kto może się tego nauczyć? Nikt. A dive. Simon może, ale on już ma Aqua Jet. Mimo tego, że Aqua Jet jest słabszy, to ma priorytet przynajmniej. To ja... Nie, dobrze jest. Idziemy dalej. Na szczyt. Na ulicę. Żeby łapać Tailsa za cycę.